Hajko. Jeden z najlepszych szatarów, jakich znam. Zwycięstwo debiutanta wywołało w nim spore wzruszenie i w wywiadzie po walce polały się łzy. Zrobiłem to z moim ojcem, także dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję bardzo. Panowie po pojedynku okazali... Wow, nawet nie wiedziałem, że taki ładunek emocjonalny tam siedział, że płakał, bo tego nie słyszałem. Kurde, bo emocje w klatce są duże. Mnie to dziwi, jak niektórzy się śmieją, haha, ktoś się popłakał. Kurwa... Ogólnie ja się nie zgadzam z tym, że łzy są niemęskie. Nie ma nic złego w tym, że ktoś potrafi emocje okazać w różnych sytuacjach życiowych. No jak jest ten wyrzut i czujesz potrzebę uzewnętrznienia się, to moim zdaniem właśnie fajnie mieć odwagę, żeby to zrobić publicznie. To ja tak to postrzegam przynajmniej.